Dzisiaj chciałabym podzielić się z wami jakby moimi planami. A więc cząstką moich planów będzie na pewno przeczytanie tych książek. I chciałabym się was zapytać, czy myślicie, że uda mi się to przeczytać do końca 2024? Wiem, że to trochę niemożliwe, ale dałam sobie taki cel. Jeśli chcecie, to w komentarzach możecie dawać mi jeszcze więcej takich pytań, znaczy takich wyzwań. I niekoniecznie muszą być to związane z czytaniem, ale na przykład z wojownikami lub moim uniwersum. Nie będę oczywiście robić wyzwań takich typu na życie. I oczywiście dałam sobie takie wyzwanie, że będę czytać 3 książki na miesiąc, a w wakacje 4 na miesiąc. I ogólnie to ja się mega nie mogę doczekać, kiedy przyjdę do znajomego z tej nieba. Jakiś tydzień temu do mnie przyjechał. Ale cieszę się. Dajcie znać, czy no jakby, czy tak będzie spoko. Jeszcze chcę wam pokazać. Co tutaj wam pokażę? Kawałek, że zaczynam z to Writer's Cut Challenge, ale w trochę innym jakby sensie. Będę nie rysować wojowników, tylko moje oce. I tutaj spróbujcie się domyślić, kto to jest. Niekoniecznie będą to totalnie moje oce. Mogą to być też takie stworzenia typu ten wąż, którego pokazałam, bo ogólnie lubię fantazy. I dajcie znać, czy byście chcieli live'a. Mam nadzieję, że pojawi się wtedy więcej osób, więc od razu dajcie godziny, w których by wam to pasowało, i dzień. Więc na tyle, a ja żegnam, pa pa! O, jeszcze chciałam powiedzieć co do challenge'u, że ten challenge pojawi się na jakby ten z mojego jakby uniwersum. Pojawi się na kanale Snowy Flame, który możecie znaleźć w postach. A więc dopiero teraz, no, żegnam i do następnego, widzowie.